Cześć, z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Na wstępie zachęcę do zasubskrybowania go, dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co czytam, wypożyczam, publikuję i kupuję. Z rzeczy przeczytanych, kupionych, mam dzisiaj do powiedzenia kilka słów o jednym z tomów Amazing Spider-Man Epic Collection o podtytule Kosmiczne Przygody. Jest to komiks wydany przez Egmont. Twarda oprawa, to jest jeszcze ten tom, który miał czerwone logo na białym tle. Od kolejnego tomu już są odwrotna proporcja. To ten tom zbiera historię z lat 1989-1990. Jeszcze mamy takiego fajnego pajęczyka. Z tyłu mamy piękną scenę z Hulkiem autorstwa Todda McFarlane'a. Tutaj mamy też wpisane, z których komiksów pochodzą materiały. Jeżeli chodzi o ten tytuł Kosmiczne Przygody, on jest ciekawy, ale moim zdaniem nie jest idealny. Jeżeli chodzi o ten tom. Komiks ten kupiłem w sklepie Gnom w Bielsku Białej przy ulicy Szkolnej. Tam mają sporo komiksów w fajnych cenach. I tutaj tak, mamy spis treści, gdzie zaczyna się od wymienienia bardzo dużej liczby nazwisk. Najpierw scenarzystów, później rysowników. Na końcu teraz mamy po kolei podane komiksy, jakie wchodzą w poszczególne, że tak określę, zeszyty, jakie są podtytuły i tak dalej. I tutaj mamy pierwszy problem, który się pojawia i moim zdaniem jest największym problemem, który mnie drażni, a mianowicie nie ma nazwisk twórców, co przy każdym zeszycie. Ani nie są wyjaśnieni, tu są wymienieni, ale nie wiadomo kto za co odpowiada. Powiedzmy, Todda McFarlane'a rozpoznam bezbłędnie. Ricka Larsena w zasadzie też. Salbus Kema tak, ale który komiks na przykład jest rysowany przez Steve'a Ditko, to nie wiem. To mi się nie podoba. I teraz tak, idziemy po kolei zeszytami. Akty zemsty, właśnie. I to jest moim zdaniem, tutaj macie napisane akty zemsty, to powinien być właściwy tytuł tego tomu. Tym bardziej, że lwia część tej historii opiera się właśnie na aktach zemsty. Czyli zaczynamy od w ogóle Amazing Spider-Man, gdzie jakiś losowy typ, który nie jest teoretycznie przeciwnikiem Spider-Mana, go atakuje. I generalnie na tym właśnie polegają te akty zemsty, że grupa złoczyńców postanowiła połączyć siły i się powymieniać przeciwnikami, gdyż uznali, że bohaterowie już tak znają ich mocne strony taktyki walki i słabe strony, że po prostu radzą sobie bez problemu i plan był dość prosty, żeby się zamienić rolami po prostu, zamienić przeciwnikami. No, tutaj mamy spektakular Spidermana. I rzecz, która mogła zastanowić, dlaczego, jeszcze tak trochę poskaczę, dlaczego w komiksie, który teoretycznie zbiera Amazing Spider-Man, mamy jeszcze właśnie spektakulary, Web, Amazing i tak dalej. Ponieważ te akty zemsty przeskakiwały po wszystkich seriach. One szły przez wszystkie serie, więc i to była tutaj taka ciągłość fabularna, ciągłość narracyjna. Tutaj jest Salbus Kema, ale nie wiem, kto scenariusz napisał do tego komiksu. Czy to będzie De Matis, a może Michelle Lin, albo Gary Conway? Nie wiem, moim zdaniem słaby pomysł, słaba rzecz. I później przechodzimy, to jest jeszcze też spektakular z Salem Buskemą. I później mamy Web of Spider-Man, też nie wiem, kto jest twórcą. Ale ogólnie rzecz biorąc, cała historia jest jakby związana z zemstą. Tu już mamy Ricka Larsena, jeśli dobrze widzę. Tak, to jest na pewno Rick Larsen, po rysunkach poznaję. I oprócz tych aktów zemsty głównych, czyli to, że przeciwnicy, złoczyńcy wymieniają się bohaterami w cudzysłowie i próbują pokonać innych po prostu poprzez to, że są nieznani, mamy jeszcze kilka zemst takich w środku tej historii głównej. Po pierwsze, mamy czarną kotkę, czyli Felicję Hardy, która się gdzieś tam przewijała po drodze w tych komiksach ze Spider-Manem w tych epikach, że gdzieś tam jest i generalnie jest i nie wiadomo co robi. W każdym razie szuka Petera, w końcu dowiaduje się gdzie on jest i generalnie ma duży problem z tym, że Peter jest z Mary Jane. Więc tu będziemy mieli zemstę, że tego określę,
Właśnie, słowo mi zabrakło. A, za odrzucenie, za to, że Peter nie chce z nią być, więc kombinuje plan, jak tu zemścić się na Peterze i Mary Jane. Kolejnym elementem zemsty to jest zemsta Cezara. To jest tego gościa, który w tomie bodajże Venom porwał Mary Jane, bo chciał, żeby była żeby była z nią. On to generalnie się został odrzucony przez Mary Jane, więc chce się zemścić. No i różnego rodzaju plany ma, na Spider-Manie szczególnie, który mu przy tym przeszkodził i tak dalej. Więc mamy jakby trzeci element zemsty. I moim zdaniem to byłby właściwszy tytuł niż Kosmiczne Przygody. Oczywiście moce kosmiczne, dodatkowe tajemnicze umiejętności Spider-Mana się też pojawiają. Ale to nie jest kluczowa siła tego komiksu, chociaż jest fajnie wspomniana. Mamy też dość sympatyczne, sympatyczne złe słowo. Ciekawe, nawet nie starcie z Punisherem, współpracą z Punisherem, bo przyczyna generalnie tutaj, czy rozwiązanie problemu jest naprawdę, naprawdę kłopotliwe. I generalnie teraz tak. Tu mamy jeszcze, kolejny element zemsty. Venom. On chce się zemścić na Peterze Parkerze, który Eddie'ego Brocka wystawił, czy odkrył oświadectwo Eddie'ego Brocka, nawet nieświadome, czy świadome, nieistotne, doprowadził do upadku, zwolnienia z pracy Eddie'ego Brocka. Spider-Man, który odrzucił kostium Venoma, no więc tutaj mamy kolejny element zemsty. O, tu mamy tego typa, tego Cezara, Tak, więc dużo jest o takiej, nazwijmy to, zemście. No i tak, kończymy w dość ciekawym momencie tą historię i przechodzimy do annuali. Annuali są dodatkami. Annuale mają różny dziwny poziom. Z jednej strony powiedział, że są takie se. Ale z drugiej strony w tych annualach mogą się też trafić ciekawe rzeczy. Przy czym to są takie grubsze zeszyty, bo aż 64-stronicowe, gdzie standardem w Stanach Zjednoczonych na zeszyt jest 22. W tamtych czasach, czy 23, to mamy tutaj jakby potrójne zeszyty, gdzie część jest Spider-Manowa i mamy tak, Amazing Spider-Man Annuala i tutaj mamy motyw taki, że przez przypadek został wciągnięty przez, zmniejszony przez serum, czy przez gaz Ant-Mana i stał się też pająkiem mrówką, jakby to nazwać, czy jakoś, tak? I ta, co jest ciekawe, ta historia nie kończy się w annualu Amazing Spider-Man, tylko trzeba przejść do Spectacular Spider-Man Annuala. Drugi element jest przygoda solo, którego poznaliśmy w poprzednim tomie Inferno, który też miałby lepszą nazwę, który w oryginale był Assassination. Więc tam był też solo. Później mamy o Sandmanie, ciekawostkę. Więc tu mamy takie postacie z tła, które się przewijały w tym wszystkim. No i teraz co mamy? Jakieś nowe mieszkanie, jakieś takie ciekawostki. No i mamy teraz tak, Spectacular Spider-Man, no, znowu duży zeszyt. I mamy, zaczynamy od kontynuacji tego, że tak jak tutaj Peter był malutki, zmniejszony, to przeskakujemy do Spectaculara i znowu nie wiemy, tutaj mamy spis treści tego annuala, ale znowu nie wiemy, kto odpowiada za ten zeszyt, co mi się bardzo nie podoba. Podoba mi się, że są numery stron, ale nie podoba mi się, że nie wiem, kto odpowiada za poszczególną historię, co mocno utrudnia odbiór, przynajmniej dla mnie. No i tu mamy pyk, kończymy, ciąg dalszy nastąpi i też będzie przeskoczyć do innego komiksu. Tutaj mamy znowu sytuację z Prowlerem, też, że dobrze rozpoznaję, to jest chyba Todd McFarlane. Później mamy kontynuację wątku Sandmanem z poprzedniego annuala. Też jest, zabawili się w takie przeskoki. I przechodzimy. I tu jest jakiś, tylko nie pamiętam, czy to już jest ten annual. Tak, Racket Racer. W ogóle nieznany mi człowiek. Nieznana mi postać. Jakiś tam bohater powiązany z Silver Sable. I przechodzimy do trzeciego annuala w tym tomie. Czyli mamy Web of Spider-Man. Czyli zaczynamy od tego zabawy ze zmniejszaniem się mikrowersum i tak dalej. Później mamy
kwestie, aha, Punisher, spotkanie, można powiedzieć, przygoda z May Parker w akcji, Punisher tam uczestniczy, no taka ciekawostka. Czy znowu postać tła, później mamy sprawę, jak Mary Jane jest ławnikiem, czyli kolejna postać tła. Ogólnie rzecz biorąc, dużo różnych takich dziwacznych historyjek. No tutaj jeszcze mamy jakieś Gwiezdne Dziecko. To jest akurat nawiązanie do tego tomu, Kosmicznych Przygód. Czy ten komiks mi się podobał? No tak, no nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobał. Jest naprawdę fajny, ma dużo mądrych rzeczy. Podoba mi się te akty zemsty, czyli sam pomysł sobie jest kapitalny. Może nie zawsze wykonanie było idealne, ale jest naprawdę dobrze, dobrze pomyślane. I prawie się złoczyńcom udało, tak skrótowo. A dlaczego się nie udało, no to w tym komiksie sobie dowiecie. Co tu mi się jeszcze podobało? Podobało mi się, że cały czas mamy ewolucję życia Mary Jane i Petera, czyli jak Mary Jane zaczynała jako modelka, później straciła pracę jako modelka, później starała się casting do roli jako aktorka i teraz ma te wszystkie perypetie związane z byciem aktorką w telenoweli. Więc to wszystko jest tak fajnie, fajnie ze sobą zespolone. Czyli nasi bohaterowie żyją. Tutaj mamy kwestię bardzo fajną, sytuację Flasha Thompsona, przyjaciela Petera. Po prostu jest fajnie pokazane też poszukiwanie kogoś, poszukiwanie bliskiej osoby. Na przykładzie postaci drugoplanowej mamy postać drugo-trzecioplanową, która ma swoje problemy, ale jest też fajnie nakreślona i jest też pokazane, jak troszeczkę desperacko szuka drugiej połówki. Dobrze przedstawione. Mamy specyficzne annuale, no są ok w miarę. Mamy tą historię z Punisherem, która też ma ciekawe sekwencje. Mamy powrót Venoma, no po prostu komiks, w którym jest bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Ze swojej strony go polecam. Jeżeli jesteś miłośnikiem klasycznego Spidermana, to jest komiks jak najbardziej dla Ciebie. Jeżeli techno dziwactwa, które były w Marvel Now 2.0 w Spidermana Ci nie pasowały, jakieś tam multimilionerze, a chciałeś takie po prostu relacje, zwykłe życie młodych małżonków, to jest komiks dla Ciebie. Ja go mogę tylko polecić. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.